Witam serdecznie. Dziś wygrywamy z Kasparowem. Wygrywamy z Kasparowem lekutko, łatwo i przyjemnie. I to wygrywamy z nim czarnymi. Obracamy szachownicę. I cóż my widzimy? Ano widzimy, że gramy czarnymi. Białymi Kasparow, Harry, czarnymi Aleksander Jermoliński. Później po tych przez dłuższy czas pierwsza szachownica Zjednoczonych Stanów Ameryki Północnej. Szap. Szap. Zjednoczone Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Jak oni sobie grają? No Kasparow wtedy grywał E4. Alex C5. D6. Jak widzimy, szykuje się coś w rodzaju Neidorfa. I skoczek C6. To nie jest wariant Neidorfa. To nawet nie jest wariant Rausera. Czy Rausera, Richtera, różnie to mówią. To jest wariant współczesny. Bo gdyby biały zagrał miękko na przykład, goniec C4, czy goniec czy F3, to czarne mogą przejść do systemu z Heveningen. Do systemu, przepraszam, do systemu smoczego, głupoty gadam. Do systemu, do najbardziej klasycznego systemu smoczego. Dopiero teraz to jest ruch Rausera, Wiaczesław Rauser. On lubił stawiać gońca na G5 i dopiero to jest wariant Wiaczesława Rausera. Jeżeli ktoś tego nie wie, proszę go poinformować. Hetman D2. E6. Tu czarny może grać elastycznie. Biały nie ma forsownych wariantów. To zmiana kolejności posunięć. Można grać różnie. Goniec D7 najbardziej kąśliwe. Tu jak goniec zbije, to pion D6 broniony jest przez gońca. To więc to F4. No najbardziej ostro. A prawda jest taka, że nie wiadomo, w którą stronę ten zroszuje. No. Goniec E7, a ten ostro B5. W ogóle proszę, tu gra z mistrzem świata przyszłym, Kasparowem. W ogóle się nie przejmuje. No skoczek bije C6 i mniej skoczków, tym białym trudniej je przewagę, bo nie ma, nie będzie można co ofiarować. Goniec E7, E5. Pierwsza linia komputera, Kasparow zawsze był perfekcyjnie przygotowany debiutowo. Piona trzeba zbić, nie można nie bić, wszystko inne jest gorsze. Wszystko inne jest gorsze, no to bił. Odbił. I teraz gdzie odejść konikiem? Czas start. Gdzie odejść konikiem? No jak mamy ograć Kasparowa, to musimy pokombinować. Musimy chwilę pokombinować. Można odejść skoczkiem na D5. Tu musi grać goniec bije E7. My hetman E7. I nic złego się nie dzieje, no skoczek A4, żeby szaszka dać, zimna, krwista roszada i mata nie ma. Można te pozycje znaleźć w analizach, które publikowałem o wariancie Neidorfa, tam były pokrewne sytuacje. Odszedł na D7, co jest prawie tak samo dobre. Kasparow wziął i zobaczmy, lekkich figur już jest tylko po dwie. A pion E5 piękny nie jest. A pion E5 piękny nie jest. A mi odkurzacz ktoś włączył, trzeba mu wybaczyć, bo go kocham.
I teraz Kasparow spodziewał się, skoczek bije E5. Taka partia była w Polsce grana. Kmita doda. Kasparow tę partię oczywiście znał. Tutaj broni wieży sprytnie, ale ten nie chce. Czarny król już nie zroszuje. Czarne nie mają rekompensaty, jak to mówią ładnie, są rozkraczone. Znowu szach uratował i roszada. Ale skoczek wchodzi, Kmita doda. Zbigniew Doda przegrał. Zawodnik Kmita mniej znany mi, niespecjalnie znany, a zawodnik Doda, mistrz międzynarodowy, wybitny polski szachista, olimpijczyk, dożywotni prenumerator gazety Mojej Szachy. Przez kilkanaście lat prenumerował, proszę. Pan Szachuś, wieża wchodzi na linię H i G. Na G weszła. Tu trzeba powiedzieć, że nie można bić, bo nastąpi wtrącone posunięcie wieża G8 i w następnym ruchu bierzemy hetmana. Nie ma znaczenia, czym czarny biją i to kusi, i to nęci. Więc po wieża G3 czarny zagrał E5, wzbił, zaofiarował, ponieważ tam jest wieża, po czym zaofiarował. I w biały wygrał. Dlaczego? No bo tu skoczka nie można. A teraz można i wieżą, a można i pazernie konikiem. A Jermoliński zagrał hetman C5. Kasparow zawsze lubił ciągnąć przeciwników na opracowania innych, no i tu chciał powtórzyć, a pamięć miał znakomitą. A partia grana była w bratniej Republice Polskiej niewiele lat wcześniej. Wieża HE1, no próbuje ten sam plan. Próbuje ten sam plan. Wieża A7. Obrona siódmej linii. Obrona z nadmiarem skoczka D7. Teraz nie było dobre. Hetman D6 z powodu goni z E4. Hetman D6 z taką mniej więcej równą grą. Że po hetman C7, wieża H1, wieża A7, goniec bije C6. Trzeba zbić hetmanem. Hetman F2, ale nie widać, jak dać mata. Hetman C5. Cały czas pamiętamy, że tu jest słaby pion. No i wreszcie zroszował. I wziął piona. Czarny ma rekompensatę za groźby białych. Piona więcej ma, biały król wcale nie jest taki bezpieczny i może być kontratak. Otwarta linia D daje szansę na wymianę. Wieża wraca na ósemkę. Tu można pokazać, co byłoby po wieża C7. By zbił. By poprawił. Napadłby na hetmana. I po skoczek E3 nastąpiło i podziękowanie. Zdrowy koniś więcej. Do tego nastąpiła wieża AA8, wieża D7. Hetman E4. I bez skoczków nie bardzo widać, jak dać mata. Jedna wieża atakuje od frontu, druga z boku, wzdłuż siódmej linii. Jak się przyjrzymy, biały król wcale nie jest bezpieczny. Także Kasparow poszalał, odkurzacz znowu się do mnie zbliżył, proszę mi wybaczyć. Wyłączył się. Mogę dostać polecenie, że mam odkurzyć tu pracownię YouTube'ową, ale mam nadzieję, że to nie nastąpi przed skończeniem partii. A3, no takie profilaktyczne, widać, że
Biały nie ma koncepcji, wycofuje się, a czarny pcha wolnego piona. Pion ma cztery kroki, ale wolny pion ma to do siebie, że psuje figury przeciwnika. Tu nie polecam ruchu hetman e6, bo biały zbije i czarny się rozpłacze. Więc hetman e6 przy okazji napad na wieżę wybrał tempko hetman d2. I teraz proszę wykonać ruch czarnymi. Czas start. Powiedzmy, że czas się kończy. Bardzo dobrym ruchem było pchnięcie piona na e4. Białe figury czułyby się nieswoje. Ale w partii tak się łatwo nie wykonuje. Najpierw g6, przykryty punkt h7. I wieża h3. No chce wejść hetmanem. Tu widać, strzałka pokazuje, gdzie on tym hetmanem wejść chce. No ale bronimy się póki co. Hetman h6, hetman g7, a piona więcej mamy. Biały nie ma rekompensaty za piona, stwarza tymczasowe groźby. Tak naprawdę inicjatywa białego wygasła. Co to jest inicjatywa? Może wy nie rozumiecie słów, które ja używam? Znowu mnie atakuje odkurzacz. Więc inicjatywa jest to narzucenie charakteru walki poprzez między innymi stwarzanie gruźb. No ale teraz pion podparty. Nawet tą wieżą. Jeszcze lepiej, bo to broni punkt F7. Tu widzimy, że pion A6 nie gra żadnej roli, bo jak pion pójdzie, to będzie źle. Wieża D6, E4. Wieża A6, no odbił piona. Ale proszę bardzo, kombinujemy czarnymi, kombinujemy jak przeciwko ograć Kasparowa. U Milusińskim podpowiem, u mojej młodsi koledzy youtuberzy oglądają, kochani, te pionki nie mogą iść do przodu. Białe mają przewagę liczebną 3 przeciwko 1, ponieważ odsłonią króla. One odsłonią króla. Tu F5 było ostre, ale ten się nie spieszy, wzmacnia piona. I hetman H6 na podwiązkę. I na piona. Hetman H3. Hetman F5. Hetman D7. B3. I czarny gra wieża F5. I Kasparow się przestraszył. Gdyby cofnął wieżę na E1, to jeszcze miałby szansę na obronę. Przepraszam. Bo król B2, jego sytuacja jest stracona. To był 39. przedkontrolny ruch. Wieża F1.
i nieszczęście zagrał wieżę F6. No B4 jeszcze tam, wieżę F6. I czarne chcą zagrać hetmanem na D1. Kasparow widzi, proponuje wymianę hetmanów i napad na wieżę. Szczęśliwy jest szachuś, więc wieża odeszła i proszę bardzo, wspiera tam. Tak jak strzałka pokazuje, wieża F7, wieża F7, wieża F7, hetman B5, Kasparow szaleje. B4 tu chce pionkami iść. I następuje uderzenie w wieża C2, które wieńczy dzieją. Czarne dają mata. Wieża F2. Król chce uciec, więc tu. Nie może się osłonić wieżą, bo mat. Po hetman E2 uderza tu. I poddał się, bo jak na B3 straci hetmana, jak przyjdzie na linię piątą, na B5 broniąc hetmana, dostanie szaszka wieżą i jeszcze raz straci hetmana. Także Kasparow dostał przewagę po debiucie, był dobrze przygotowany, Jermoliński mu nic nie dał, grał twardo, twardo, twardo i najciekawsze, nie spieszył się z realizacją przewagi.